Dzień dobry lub dobry wieczór. U mnie akurat dzień dobry. Daria Jagocka, witam wszystkich oglądających. Projekt Speedway Fan TV to materiał tworzony od fanów żużla, dla fanów żużla i tych fanów żużla też staramy się angażować do naszych projektów, pytając ich o zdanie w różnych tematach lub czytając po prostu o tym w sieci. Do tej pory z racji tego, że najbliższy mojemu sercu jest klub z Grudziądza, zapraszaliśmy gości właśnie z miasta Ułanów. Jednak projekt nazywa się Speedway Fan TV, więc nie będziemy się ograniczać tylko do zawodników i działaczy GKM-u, ale także do innych zawodników i innych działaczy. Zaprosiłam dzisiaj żużlowca, który jest powiązany z sąsiednim miastem, z tego samego województwa i w 2021 będzie reprezentował barwy Polonii Bydgoszcz. Kolejny gość to nowy nabytek gryfów, czyli Adrian Gala. Halo, halo. Halo, halo. Udało się? No, w końcu się udało. Tak, ja też już próbowałam ze swojego telefonu i z męża telefonu, a w końcu mamy to. Dobra, dobra, to możemy zaczynać sobie na spokojnie. Witam cię, w końcu nam się udało. Dzień dobry. Zaczniemy już, ja sobie takie powitanie już nagrałam osobno, także zaczniemy po prostu od razu rozmawiać. Ostatnio widziałam, Adrian, na twoim fanpage'u zdjęcia z bardzo popularnej ostatnio aktywności, czyli z morsowania. Widziałam, że ciebie ostatnio namówił na to Kacper Gomulski. Jak wrażenia? No tak, no wrażenia bardzo pozytywne. Cieszę się, że wszedłem do wody, uległem tak zwanej modzie, bo teraz wszyscy morsują. Ale na pewno ja traktuję to jako też formę przygotowań i też formę regeneracji. Jesteś wychowankiem klubu z Gniezna i powiedz mi, ty mieszkasz w Gnieźnie w tej chwili cały czas? Tak, 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 cały czas mieszkam w Gnieźnie. Ja to, na to zawsze zwracam uwagę, bo tak jakby porównuję sobie odległość od miejsca zamieszkania do miejsca pracy. I w twoim przypadku teraz zmiana klubu z Gniezna na Bydgoszcz, no to wyszła tam mniej więcej mi na Google'ach, jak patrzyłam, godzina z hakiem dojazdu. Czy u ciebie ta odległość grała jakąkolwiek rolę? No z pewnością tak. Do Bydgoszczy teraz też jest dobre połączenie, bo też otworzyli drogę szybkiego ruchu, więc szybko można przejechać na stadion. Ten czas zajmuje mi tak naprawdę godzinkę, więc czuję się, jakbym prawie jeździł w domu, więc myślę, że to nie będzie żadnym problemem. Czyli tak, no ten aspekt tej odległości sobie omówiliśmy i teraz no przejdźmy do tych ważniejszych powodów, tak, opuszczenia Gniezna. No, w swoim pożegnalnym poście do kibiców napisałeś, tu sobie pozwolę zacytować, zdecydowałem, że w tym momencie, w jakim jestem, najlepsza dla mojego rozwoju będzie zmiana barw klubowych w Polsce. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tym rozwoju? No bo klub w Gnieźnie, tak naprawdę kończąc na drugim miejscu zmagania w pierwszej lidze żużlowej, to dosyć wysoko postawił poprzeczkę. Myślę, że bardziej patrzyłem pod tym względem, żeby zmienić otoczenie, tory, ludzi wokół siebie, więc pod tym względem miałem na myśli rozwój. Tor bydgoski jest bardzo dobry do ścigania i to też miało duży atut. Do tego też widziałem, że tak samo w Gnieźnie też jest wszystko poukładane w klubie i tam w Bydgoszczy też widać, że to wystawiałem na profesjonalizm i wszystko idzie do przodu. Mają ambitne plany też i ze stadionem i w strukturach klubu, więc pod tym względem na pewno Bydgoszcz ma duże ambicje sportowe i też chce w nich uczestniczyć. Jak wspomniałeś o tym otoczeniu, faktycznie ostatnio, no ja wiem, ze swojego podwórka, tak, Krzysztof Łuczkowski też no nie miał na co narzekać, tak, według siebie, tak, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Grudziądzu, a też, tak jak mówisz, też potrzebował zmienić otoczenie, więc coś w tym faktycznie być może jest. I jeżeli chodzi też, jeszcze wracając do tego odejścia z Gniezna, przy takim zestawie polskiej ekipy, która tam teraz będzie, czyli jak Oskar Pfeiffer i Mirek Jabłoński, to czy tutaj bałbyś się, że ewentualnie zabraknie dla ciebie miejsca w składzie, czy nie rozważałeś tego aspektu w ogóle?
Nie, to generalnie skład miał też troszeczkę wyglądać inaczej, gdybym dostawał. Poukładało się tak, a nie inaczej, ale no na pewno no, nie bałbym się rywalizacji na torze, bo to tak naprawdę co roku ją mieliśmy i jakoś dawałem sobie radę. Do tego byłem bardzo mocnym punktem drużyny, więc znam swoją wartość i wiem, że mogę być liderem drużyny, a nie walczyć o skład. I teraz tak no, patrząc na komentarze kibiców, widać było, że niełatwo im zaakceptować ten twój wybór, jeżeli chodzi o zmianę barw. Ja pozwolę sobie teraz włączyć ekran, żeby sobie na te komentarze kibiców spojrzeć. Powiedz teraz, czy widzisz ekran z komentarzem? Tak. Dobrze. Na pewno czytałeś sobie te komentarze, ale tak chcę pokazać dla osób, które oglądają. Tak, no tutaj tych komentarzy po prostu było prawie 150. Też smutne reakcje, tak? Jakie to jest uczucie po 4 sezonach opuszczać macierzysty klub? Jeszcze widząc takie słowa, tak? No bo to są ciepłe słowa, takie bardzo pozytywne. Zakładam, że no tutaj przejrzałaś tutaj te komentarze i te piękne zdjęcia, które fani wstawiali. Jakie to jest odczucie dla No, wychowanka? na pewno tak. Cieszę się, że pozytywne wspomnienia zostawiłem ze sobą w Gnieźnie i dalej, kiedy się widuję z kibicami startu gdzieś w mieście czy w sklepach, to jakoś nie czuję takiej złośliwości i cieszę się, że tą pracę, którą wkładałem do klubu i na dobro klubu, jest pozytywnie postrzegana i kibice dalej, wiadomo, że nie wszyscy, ale te 80% normalnych kibiców dalej będzie mi kibicowało i mam nadzieję, że nie wygwizdają mnie, kiedy przyjadę z Bydgoszczy. No myślę, że nie, no widząc tutaj po prostu na ogrom, tak, tej pozytywnej energii, to my, tak jak mówisz, ten odsetek kibiców takich, którzy złorzeczą, gdzieś tam mają jakieś uwagi, no to po prostu będą obserwować, miejmy nadzieję, po prostu twój rozwój bez komentowania, bez zbędnego. Dobrze, to teraz przejdźmy do twojego wyboru, a więc do Polonii Bydgoszcz. Tu w polskiej formacji mamy Grzesia Zęgotę, ciebie, no i Josza Grajczonka, który nie ma zamiaru odpuścić walki o miejsce w składzie. Z tego, co czytałam, ma zamiar pojawić się w Polsce w tym miesiącu. Już rozmawialiśmy o tej walce o skład, ale tutaj w kontekście, że tak powiem, no, innych zawodników. Czy spodziewasz się tu niespodzianek, na przykład ze strony Josha? Proszę mnie też nie ciągnąć za język, bo też dużo ludzi zaczyna mi się pytać i właśnie o Josha, czy tam o Grzesia. Nie skupiam się na tym, skupiam się na pracy i nie przyszedłem do Polonii po to, żeby walczyć o skład, tylko z myślą o tym, żeby pomóc tej drużynie, żeby zająć jak najwyższe miejsce w tabeli, żeby coś osiągnąć na koniec sezonu. Więc tak jak mówiłem wcześniej, znam swoją wartość, wiem, że mogę być liderem drużyny i z takim zamysłem przychodziłem do Bydgoszczy. I teraz tak, skąd pomysł na Polonię? To wyglądało tak, że prezes, kanclerz i inne kluby same się odezwały i ty wybierałeś wśród tych propozycji? Jak to wyglądało? Ja nigdy nie dzwonię po klubach i nie wysyłam swoich ofert, bo wychodzę z założenia, że jeżeli jakiś klub kogoś chce, no to po prostu sam musi o to zabiegać i złożyć jakąś konkretną propozycję. Miałem w tym okienku trzy propozycje. Polonia wydawała się najbardziej konkretniejsza i dlatego tak zdecydowałem. Czyli tak, ten sam klimat tego żużla w Bydgoszczy, no czyli tutaj tak, no legenda w postaci pana Tomasza Goloba, to stopniowe odradzanie się klubu po tych chudych latach. Widać, że tam w tym mieście jest takie zapotrzebowanie na ten sport i tam po cichu mówi się również oczywiście o nadziejach na powrót Grand Prix. Czyli to też miało takie przełożenie na twoją decyzję, te wymienione przeze mnie czynniki, tak? Na pewno tak, no widać, że tam wszystko się odradza i ludzie zaczynają żyć żużlem, więc na pewno no,
historycznie ten klub bardzo dużo zrobił dla polskiego żużla i też pan Tomek Golob, który też trzyma to w ryzach tak naprawdę w klubie, więc na pewno to miało, widać, że to idzie do przodu. Czyli tak, już widziałam, że też udało ci się z jakimiś lokalnymi sponsorami bydgoskimi porozumieć, czyli też już tutaj mamy, że tak powiem, twoje fajne wejście w też to środowisko. W takim razie powiedz mi na gorąco, jakbyś miał powiedzieć trzy rzeczy, które są dla ciebie najważniejsze podczas wybierania żużlowego pracodawcy. Myślę, że tor, otoczenie i wypłacalność. No to też jest bardzo ważne, bo też trzeba inwestować w ten sprzęt, żeby był wynik i na bieżąco serwisować. Więc to są trzy takie rzeczy, które zawsze biorę pod uwagę, znaczy zawsze. To była tak naprawdę moja druga zmiana klubu, ale pierwsza taka swoja dorosła, więc w sumie pierwszy raz wybierałem sam klub i to była tylko i wyłącznie moja decyzja, gdzie będę jeździł. Też brałem mocno pod uwagę to, że zostanę w Gnieźnie i nie będę nic zmieniał, ale po grubszych analizach i spisaniu sobie na kartce plusów i minusów podjąłem taką, a nie inną decyzję. I teraz dodatkowo jeszcze będziesz reprezentował barwy w Szwecji bodajże Indianerny i w Rosji Megałady. I od nowego sezonu na przykład w PG Ekstralidze żużlowcy no nie mogą łączyć aż takiej ilości startów. I czy cieszysz się, że pierwsza liga nie nakłada takich ograniczeń, że mógłbyś tylko jeden klub poza polską ligą wybrać? Znaczy się, to dla mnie też są niewygodne ograniczenia, bo też zawsze staram się jeździć bardzo dużo i te trzy ligi dla mnie to i tak jest wciąż za mało. Na pewno bym dodatkowo też jeździł w Danii, bo tam też miałem kontrakt i w Lidze Szeskiej, więc szkoda, że nie będę mógł tam wystartować, ale cieszę się, że chociaż mamy te trzy ligi i szukam z tego pozytywów, że ekstraligowi zawodnicy niestety mają tylko dwie, że to też już stanowi już większy problem. Tak więc jestem zadowolony, że są chociaż trzy ligi. Jakbyś mógł coś to nieco więcej opowiedzieć na przykład o zawodach w Rosji. Kiedyś właśnie rozmawiałam z Buczkiem na ten temat, o jego występach we Władywostoku i mówił, że to jest zupełnie inny świat, taki fascynujący oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale że został bardzo, bardzo ciepło przyjęty i przyjaźnie przez tamtejsze władze, tak, kibiców i tak dalej. I zupełnie ta długa podróż mu nie przeszkadzała. Jedyne, czego żałował, to, że zapomniał kupić kawioru. Jakbyś mógł porównać tutaj, co powiedzieć na przykład o tej lidze rosyjskiej? Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony, że tam mogę jeździć. Już jestem tam, teraz będzie trzeci rok w Megaladzie, więc naprawdę ludzie, tak jak Buczek opowiadał, że są bardzo przyjaźni, dbają o każdy szczegół, żebyś wrócił z pozytywnymi wrażeniami do domu. Kibice, trenerzy, zawodnicy, tam widać, że wszyscy mega żyją żużlem i też tak bawią się przy tym dobrze. Ja akurat kawior staram się zawsze zabierać po każdym zawodach, kiedy jestem we Władywostoku, bo tam akurat jest najlepszy ten kawior. Faktem nie przepadam za nim, ale zawsze jakiś upominek czy dla sponsorów, czy dla rodziny na pewno fajny, bo też no, nie próbowałem nigdy w Polsce tutaj kawioru, ale z tego, co opowiadałem, to zupełnie inaczej smakuje. Coś zupełnie innego i jakieś, wiadomo, doświadczenie nowe. Już powoli kończąc naszą taką tą krótką rozmowę, ja chciałabym się ciebie jeszcze zapytać, skąd twoja ksywa, Henio? Znaczy ja myślę, że wiem, ale czy mógłbyś tutaj zdradzić oglądającym? No bo też myślę, że kibice Polonii będą oglądać ten nasz materiał, no żeby też cię bliżej poznać. Ksywka Henio wzięła się od mojego wuja, który też zmarł parę lat temu, ale jeszcze za życia przejąłem po nim tą ksywkę.
To była długa historia, naprawdę chyba nie starczy nam czasu, żeby opowiadać o niej, ale cieszę się, że mam tą ksywę, bo też miałem dobre relacje z wujem, więc cieszę się, że mogę mieć ksywkę z jego imienia. Tak, jest bardzo charakterystyczna. I powiedz mi tylko jeszcze króciutko, jak najbliżsi zareagowali na zmiany klubowe? Też starałem się rozmawiać na ten temat z najbliższymi, czyli tam z moim tatą, moją narzeczoną, czy z rodzicami mojej narzeczonej. I tak starałem się, wiadomo, że to musiała być moja tylko i moja decyzja, ale też starałem się wyciągnąć trochę informacji, co oni o tym myślą. Ale zareagowali pozytywnie i to też jest bardzo blisko domu, tak jak mówiliśmy. I, więc tak naprawdę myślę, że nie będę odczuwał żadnej różnicy, bo godzinka i jestem w domu. No i tak na koniec, czy jeszcze chciałbyś coś powiedzieć, może do kibiców z Gniezna albo tych z Bydgoszczy, którzy będą to oglądać, czy dla tych, dla których teraz się będziesz ścigał? Chciałbym pozdrowić kibiców z Gniezna i Polonii. Życzę pozytywnych wrażeń na to, żebyśmy razem w komplecie byli na stadionach, żeby to wszystko wróciło do normy. Żebyśmy po prostu nie jeździli tak samo jak na treningach w zawodach ligowych, gdzie jesteśmy tak naprawdę sami. Pozdrawiam też swoich sponsorów, swoją rodzinę i mam nadzieję, że w kwietniu widzimy się w komplecie. Super, ja Ci bardzo dziękuję za taką krótką, aczkolwiek fajną rozmowę i życzę Tobie owocnych przygotowań do sezonu, bo no myślę, że tak jak już każdy żużlowiec od jakiegoś czasu już pewnie trenujesz i gdzieś tam cały czas to ciało przygotowujesz do startu. Premiera tego materiału będzie o 18 w dniu dzisiejszym, także serdecznie Cię zapraszam oczywiście też do obejrzenia. Dziękuję. Dzięki, pozdrawiam, miłego dnia. Dobrze.